Cmentarz Łyczakowski otwarty jest normalnie. Nawet przewodnicy, którzy oprowadzają po nim, też tutaj pracują, ludzie przychodzą. Ale oczywiście nie jest to tyle ludzi, kiedy mamy normalny czas. I cmentarz funkcjonuje kompletnie normalnie. Na cmentarzu Łyczakowskim pochowana jest na przykład Maria Konopnicka, na przykład Gabriela Zapolska. W dalszej części cmentarza znajduje się też ten fragment, na którym pochowani są żołnierze. Ukraińscy żołnierze, którzy od 2014 roku walczą w wojnie przeciwko rosyjskiemu okupantowi, bo przypomnijmy, że ta wojna w Ukrainie zaczęła się na Donbasie, zaczęła się przede wszystkim od aneksji Krymu. Potem zaczęła się na Donbasie, który został okupowany przez Rosjan. Za chwilę spróbujemy też przejść w to miejsce, by pokazać groby żołnierzy poległych w obronie wschodniej części Ukrainy. Tutaj za chwilę zaczyna się ta część cmentarza Łyczakowskiego, gdzie są pochowani żołnierze, między innymi żołnierze operacji ATO, czyli tej operacji na wschodzie Ukrainy, wojny na wschodzie Ukrainy, trwającej od 2014 roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę i przez długi czas również okupowała i okupuje tę część terytoriów, część tych terytoriów, przepraszam. Tutaj cały czas tych grobów przybywa. Zaraz będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Są starsze, są nowsze, ale właśnie dosyć duże wrażenie też robi ta część cmentarza. Tych grobów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I coraz więcej. Proszę, a to najnowsze. To groby najnowsze. Groby tej wielkiej wojny. 25 lutego. I niestety miejsca przygotowywane pod kolejne. Marca 2022, 28 lutego 2022. To wszystko groby, które pojawiły się tutaj właśnie przez tą bezsensowną wojnę Putina.